Ja nie wiem, czy ta bluza była taka sprana od nowości, czy ona się ostatnio sprała, natomiast nie obchodzi mnie to. I tak mam zamiar ją nosić, bo jest za wygodna. Hej kochani, witajcie, z tej strony Adrianna. Witam was w filmiku, o który mnie bardzo prosiliście, czyli moje błędy w odchudzaniu. Rzeczy, które powodowały, że nie mogłam schudnąć. Tak więc przychodzę dzisiaj do was właśnie z tym filmikiem. Słuchajcie, w moim poprzednim filmie mówiłam wam, że schudłam. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak, ile, po co, to wszystkie informacje znajdziecie w tamtym filmie. Będzie tu w opisie oraz na końcu. Dziś porozmawiamy o samych błędach, które robiłam i które jestem pewna, że robi większość z was. I uwaga, wpadłam jeszcze na pomysł filmiku, w którym opowiem wam o rzeczach, które właśnie pomogły mi schudnąć. Więc jeżeli chcecie taki film, to również zostawiajcie kciuki w górę, piszcie komentarze i ruszamy! Okej, pierwszy błąd i chyba największy z nich wszystkich to mylenie odchudzania ze zdrowym odżywianiem. To jest mój typowy błąd. Kiedyś myślałam, że skoro zaczynam się odchudzać, to zaczynam się również zdrowo odżywiać. Czyli jak pierś z kurczaka, to tylko gotowana i najlepiej bez soli. Jak chleb, to najczarniejszy, najbardziej gorzki, najlepiej pumpernikiel. Słuchajcie, ja nawet dochodziłam do wniosku, że jeżeli jesteśmy na diecie, to musimy jeść niesmacznie. Bo wszystko, co jest smaczne, nie jest dietetyczne. Sól? Przyprawy? Nie znam jej. Jakby, kim ona jest? Niestety, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, odchudzanie się to matematyka. Jemy mniej kalorii niż potrzebujemy, chudniemy. Tak naprawdę dla naszego organizmu nie ma najmniejszego znaczenia, czy zjecie 100 kalorii z jabłek, czy 100 kalorii ze smażonych frytek. Kaloria to kaloria. Prosty przykład. Hamburger z maka nie jest zdrowym jedzeniem, natomiast ma 251 kalorii. Natomiast ciastko owsiane z McDonalda, które już zdecydowanie jest zdrowszą opcją, ma tych kalorii, uwaga, 326. To jest aż o 75 kalorii więcej. Poza tym to, co zdrowe, nie równa się byciu dietetycznym, dlatego że orzechy albo awokado są niesamowicie zdrowe, ale są bardzo kaloryczne przez to, że zawierają dużo tłuszczu. Zdrowego, ale jednak. I oczywiście... Nie denerwujcie się, to jest jasne, że nasza dieta powinna być jak najzdrowsza i powinniśmy do tego dążyć. I oczywiste, że lepiej zjeść jabłko niż batona, ale trzeba pamiętać, że jeżeli się odchudzacie, to wasza dieta wcale nie musi być w 100% zdrowa. W diecie odchudzającej jest miejsce na pizzę, batony, słodycze, tak samo jak jest miejsce na zdrowe produkty. Nie ma co popadać w paranoję. Błąd numer 2. Wiara w mity. Wokół diety i wokół odchudzania narosło tyle mitów, że kiedy ja wcześniej się odchudzałam, to po prostu czułam się niesamowicie zagubiona. Czy wiesz, że banan ma tyle kalorii, co schabowy? Czy wiesz, że od wody gazowanej się tyje? Nie powinno się jeść po 18. I najgorsze jest to, że te wszystkie mity powtarzają również trenerzy personalni albo pseudo-fit blogerzy, którzy udają, że są dietetykami. Uwaga, kiedyś jeden trener powiedział mi, że przez cały czas, póki nie zjemy śniadania, to tyjemy. Kiedy wstajemy rano i dopóki nie zjemy śniadania, potyjemy. To jest bzdura i nawet nie wiem, z którego palca on to sobie wyciągnął. W ogóle kwestia śniadań to jest kolejny oddzielny temat. Śniadania tylko białkowo-tłuszczowe, nawet jak ich nie cierpisz. Musisz jeść śniadania? Nie wolno ci jeść śniadań? Śniadanie godzinę po przebudzeniu, 5 minut po przebudzeniu, 2 godziny po przebudzeniu. I jak tu się w tym wszystkim ogarnąć, jak każdy ma inną opinię i żadna z nich nie jest poparta naukowymi wnioskami? Ja już sama nie wiedziałam, co mam robić i w akcie desperacji i zdenerwowania zamawiałam 2 pizze i rzucałam dietę w kąt. Na szczęście teraz na przykład na Instagramie pojawia się dużo kont osób, które uświadamiają, że to wszystko to nie jest prawda. Błąd numer 3. Skupianie się na szczegółach. Czy mogę łączyć pomidora z ogórkiem? Płatki owsiane błyskawiczne czy górskie? Woda źródlana czy mineralna? To są wszystko szczególiki, które tak naprawdę nie pomagały mi schudnąć, tylko powodowały, że byłam jeszcze bardziej ogłupiała. Zastanawiałam się, czy lepiej pić wodę mineralną czy gazowaną, jednocześnie jedząc trzecią paczkę chipsów, tak więc to nie miało sensu. I jasne, jeżeli ktoś jest zaawansowany w tematyce diety, zdrowego odżywiania się i odchudzania się, no to szuka głębszych informacji i dowiaduje się, co jest tak naprawdę lepsze. Ale nie laik i osoba, która po prostu chce na spokojnie schudnąć 10 kilo. Przez ten miszmasz informacji czułam po prostu, że to wszystko mnie przerasta i nigdy nie osiągnę celu. Punkt numer 4. Bycie niewolnikiem motywacji. No, ten błąd oczywiście na pewno jest wam znany i ja go powtarzałam po prostu tysiąc razy, czyli cały czas myślenie o odchudzaniu, myślenie o motywacji, mówienie wszystkim: hej, jestem Adrianna, jestem na diecie, próbuję schudnąć. Szukanie filmików, które będą mówiły o motywacji, motywowanie się zdjęciami gwiazd, myślenie, mielenie cały czas tematów odchudzania i poczucie, że muszę się utrzymać cały czas w tym stanie euforii, motywacji i poczucia, że dam radę, bo jeżeli przestanę tak myśleć i przestanę być ciągle wesoła i myśleć o motywacji, to po prostu przestanę się odchudzać, co nie jest prawdą.
Tym razem schudłam tak dużo, mimo że nie miałam motywacji. Nie oglądałam codziennie zdjęć dziewczyn na Instagramie, nie szukałam non-stop wywiadów gwiazd, które opowiadają jak schudły. Po prostu postanowiłam, że codziennie będę się powolutku przybliżała do mojego celu. Jeżeli wy lubicie cały czas czuć tą motywację i się motywować, to super, ale mnie to po prostu przerasta i w momentach, kiedy po prostu już nie mam siły, mam wrażenie, że ta motywacja mi opadła, więc nie ma sensu się odchudzać. Przecież nie schudnę, skoro nie będę non-stop na 100% zmotywowana. To nieprawda, nie trzeba cały czas myśleć o diecie i cały czas się motywować, żeby napędzać siebie jak tego chomika w kółku. Błąd numer 5. Podejście. Wszystko albo nic. Który człowiek tak naprawdę nie popełnia tego błędu przy odchudzaniu? Myślimy, że musimy non-stop dawać siebie 100%. Jeżeli raz zdarzy nam się pomyłka, zjemy paczkę chipsów za dużo, kawałek pizzy za wiele. Albo nie jedno ciasto u cioci, tylko trzy, to wydaje nam się, że no już, koniec, nie udało mi się, dieta w kąt, nie schudnę, nie udało mi się, przewróciłam się, koniec. A to nieprawda. Odchudzanie się to nie jest prosta droga do celu. Odchudzanie się wygląda tak. To jest wężyk do celu. Raz idziemy prosto, jest pięknie, a raz nam się coś tutaj rozjeżdża. Ale najważniejsze jest, że kiedy popełnimy błąd, to wracamy znowu na prostą drogę. Teraz starałam się po prostu myśleć, co jest lepsze. Raz w ciągu miesiąca zjeść za dużo, czy może raz w miesiącu zjeść okej, a później przez cały miesiąc się obżerać. No, oczywiste, że ta opcja jest lepsza. Błąd szósty. Dramat. Jedna z najgorszych rzeczy, którą możecie sobie zrobić i którą ja sobie robiłam, to ważenie się za często. Jasne, chcemy się odchudzać, chcemy widzieć efekty, więc wchodzimy na wagę codziennie i sprawdzamy, ile schudliśmy. Natomiast szczególnie z nami, kobietami, jest tak, że mamy wahania hormonów, jesteśmy przed miesiączką, po miesiączce, w trakcie miesiączki. I waga wygląda tak. Nie dlatego, że nabieramy tłuszczu, tylko dlatego, że nabieramy wody. Ile ja już razy miałam tak, że waga pokazywała 60 kilo, później przez cały tydzień jadłam okej, stawałam na wadze i patrzę 62. No mówię, no co się stało? Jem normalnie, tak jak wtedy, nie podjadam, a 2 kilo przytyłam. A później za kolejny tydzień stawałam na wadze i była waga 59. No i jaki to ma sens? Żaden. No po prostu z nami tak jest, waga to wężyk. Rzadko też jest tak, że waga spada tak. Wiadomo, na początku się staramy, później coś podjemy, później znowu jest okej, później coś podjemy. Ważne jest, żeby powolutku schodzić na dół, a nie myśleć, że po prostu waga ma spadać tak, idealnie. Dzisiaj 60, jutro 55, a pojutrze 50. Najlepiej wybrać sobie jeden dzień w miesiącu, konkretny dzień cyklu i sprawdzać, a nie obsesyjnie ważyć się codziennie, bo jak to robiłam, to miałam wrażenie, że po prostu mi się nie uda. Punkt numer 7. Za duży deficyt kaloryczny. Jak wiecie z mojego pierwszego filmiku o odchudzaniu, ja odchudzałam się na podstawie deficytu kalorycznego, który wynosił, spadły mi notatki, 250 kalorii. Zamiast jeść 1950 kalorii, jadłam 1700. Ale już tak pod koniec, wiecie, myślałam sobie, kurczę, chciałabym, żeby to szło szybciej. Bo ja tak średnio chudłam kilogram w miesiącu, więc mówię, nie, chcę to przyspieszyć. Będę na większym deficycie kalorycznym, więc schudnę szybciej. Teoretycznie to prawda. Zaczęłam jeść 1500 kalorii i waga zaczęła spadać szybciej. Natomiast byłam tak wygłodniała, tak zła, tak niezadowolona. Przychodzi weekend i był ja ochłon. Te kalorie, które spaliłam, to w weekend w siebie wrzuciłam. Chciałam szybciej chudnąć, a okazało się, że waga stała w miejscu, bo nie chudłam w końcu nic. Słuchajcie, ja odkryłam, że dla mnie nie jest dobre, jak odchudzam się szybko. Wolę to zrobić bardzo powoli, ale skutecznie i bezpiecznie dla swojego organizmu i dla głowy, a nie schudnąć szybko kilogram, a potem w weekend przybyć dwa. Nie polecam. Błąd numer 8. Brak zdjęć przed i po. Tak jak mówiłam Wam już w tamtym filmiku, który bardzo polecam Wam obejrzeć, ja nie wierzyłam, że mi się uda, tak więc nie zrobiłam sobie żadnych zdjęć przed i po. Nie zmierzyłam się, wiedziałam tylko ile ważę. I owszem, widziałam zmiany na wadze, widziałam, że z miesiąca na miesiąc ubywa kilogram, natomiast stawałam przed lustrem i nie widziałam żadnej różnicy. Mi się wydawało, że ja chudnę na wadze, ale w rzeczywistości nie będzie widać żadnej różnicy. Że bez różnicy, czy ja będę ważyła 100, 70, 50 albo 1 kg, zawsze będę wyglądała tak samo. Widzicie, to są po prostu już problemy z głową. Gdybym prócz tego, że znałam na początku swoją wagę, miała jeszcze swoje wymiary i miała zdjęcia, to wtedy mogłabym zobaczyć te różnice. Mogłabym widzieć, że na przykład na początku obwód był taki, a później zmniejszył się o załóżmy 3 cm. Widziałabym, że jest ten progres i nie musiałabym się katować myślami, że nic się nie zmienia. Tak więc ja polecam się zważyć i się zmierzyć ze zdjęciami. Czasem może być średnio, dlatego że również można mieć tendencję ciągle spoglądania na te zdjęcia i katowania się myślami,
myśleniem, czy już wyglądam lepiej, czy jeszcze gorzej, jak to wygląda, ale żałuję, że nie miałam lepszego odniesienia przed i po. I punkt ostatni, numer 9, to katowanie się zdjęciami na Instagramie. Wiemy, jak to jest. Chyba każda dziewczyna to robiła. Kiedy chcemy schudnąć, to włączamy sobie zdjęcie jakiejś supermodelki, Kylie Jenner. Włączamy sobie to zdjęcie i myślimy sobie, zobacz, jaka ona jest szczupła, zobacz, jaka ja jestem okropna. Wow, uderzyłam się. Ja po prostu patrzyłam na te zdjęcia i kotowałam się nimi. Mówiłam sobie, że jestem obrzydliwa, obleśna, że wyglądam jak świnia i powinnam wyglądać tak jak one. Myślałam, że zmuszę się do zmiany poprzez katowanie się i tak naprawdę bullying samej siebie. Co jest jakimś w ogóle błędem w myśleniu, bo nie da się schudnąć stojąc nad sobą z batem, nienawidząc się. Bo jak możemy zrobić dla siebie coś lepszego, jednocześnie nienawidząc się? Tak więc broń Was, Panie Boże, i broń mnie, Panie Boże, przed tym, żeby katować się zdjęciami innych osób. Ja nie mówię, żeby nie obserwować jakichś fajnych osób albo nie lubić ich kont na Instagramie. Ciągle mi spadają te notatki. Ale mówię, żeby się nie katować, bo każdego ciała wygląda inaczej i rzadko kiedy ciała tych supermodelek z Instagrama wyglądają tak na żywo. Wiecie, jak to jest. Photoshop i Facetune są bardzo mocne, więc lepiej do końca temu wszystkiemu nie wierzyć. Tak więc to były moje wszystkie błędy. Mam nadzieję, że już nigdy ich nie popełnię i mam nadzieję, że może ten film Wam pomógł, że może uratowałam kogoś, kto katował się tymi samymi rzeczami jak ja i dzięki temu filmowi będzie mu lżej. Jeżeli tak było, to zostawcie mi kciuka w górę i napiszcie, jeżeli chcecie filmik, w którym powiem Wam o dobrych rzeczach, tych rzeczach, które akurat pomagały mi dojść do celu, bo to również jest bardzo ważne. Jeżeli tak jest, zostawcie kciuka w górę, koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, zasubskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia! Pa, pa!